Dzień dobry kochani, kilka słów wstępu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i jedziemy do banku Lidla i Kancelu. Zabieram Was dzisiaj ze sobą na małą, krótką przejażdżkę i pokażę Wam, jakie uczyniłam drobne zakupy. Do zobaczenia później. Podjechałam pod Lidla, kochani, czuję się dzisiaj, tak powiem Wam, brzydko mówiąc, albo ładnie mówiąc, do tyłka. No, można, trochę sobie usta pomalowałam, trochę rzęsy, ale z tego co widzę, to niewiele mi to dało. Właśnie kupiłam sobie nową fajkę za 7,99 u ciapka. Oczywiście mogłabym kupić taniej w innym sklepie. Ale wiecie co, moja bateria już trzyma dosłownie 3 minuty. Ten, kto pali takie papierochy, to wie o co komon. I mówię, no nie będę się tutaj wyślała, kupię sobie nową. I tak właśnie uczyniłam. To jest wydatek jednorazowy, raz na kilka dobrych miesięcy, nie oszukujmy się.
Co tam u was słychać? Jak wam się babcie podobały? No ten pies mój jest niemożliwy, co nie? On zawsze mnie tak obwąchuje. Już tam gadałam z jedną z was na Skype'ie, że normalnie z tym wąchaniem to ktoś sobie może pomyśleć. Ale nie o tym, nie o tym. Idę załatwiać te sprawy i chce mi się bardzo kawy. Macie jakieś plany na weekend? Ja miałam dzisiaj kupić grilla, ale powiem wam, że pogoda... Zobaczcie, no sami zobaczcie, no pogoda w końcu mnie wysłuchała. Chyba, bo ja czekam na deszcz, a przez weekend ma padać. Ja bym chciała, żeby chociaż tydzień popadało, a później... Czekajcie, bo ja mam tu włosa. A później wróciło słoneczko, bo wiadomo, że słoneczko jest fajne, jest cieplutko i wiecie, i tak dalej, i wtedy jest przyjemnie. Ale deszczu też nam brakuje, bo już widzę, nasza trawka już nie jest taka zielona, tylko jest wyschnięta. Krzaki Misiek podlewał wiadrem, chodził z domu, bo nie mamy podłączenia z tej strony, mają okna sąsiedzi od ogrodu, więc... troszkę jest problem z puszczeniem węża, ale jakoś to się da załatwić. I słuchajcie, no te roślinki cierpią, a ja razem z nimi. Dobra, zmykam na te zakupy, bo gadam i gadam. Na małe zakupy jadę. Dzisiaj, bo wczoraj byłam w Aździe, pod wieczór na żółte karteczki. Co prawda nie było nic ciekawego. Mam dzisiaj tą matową pomadkę. Podobno Mystery Girl, pozdrawiam Cię kochana, jeżeli oglądasz mnie w tym momencie, kupiła sobie taką tylko nudziakową, taki brąz ładny, taki nudziakowy, ale taki bardzo ładny kolor i w ogóle nie jest zadowolona z tej pomadki i faktycznie ona, ta wydaje się taka ładna, taka matowa, a tamta tak długo się błyszczała. I nie wiem, czy to zależy od koloru, no bo dziwne, żeby tej samej firmy, te same pomadki o innym kolorze inaczej się sprawdzały, więc o co komon? Czy to zależy od ust, czy to zależy, ale no bez sensu od ust, to by każdy miał inny efekt. Słuchajcie, tak samo było z pomadką z 70. Ja miałam ten różowy kolor albo czerwony, a jedna z was kupiła sobie nudziakową i nudziakowa w ogóle się nie trzymała na ustach. Nudziakowa w ogóle nie barwiła usta, nie wżerała się tak jak tamta. Po chwili już znikała i w ogóle była do tyłka. A ta moja była super, także nie wiem, czy nudziakowe mają jakiś inny pigment, że coś się z nimi dzieje. Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli wiecie, bo jestem bardzo ciekawa i irytuje mnie to pytanie i zastanawiam się, bo mi się podobają nudziakowe kolory, ale zawsze mówię, kurde, tak krótko się mi trzyma ta i kupowałam inne, no nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Jadę na zakupy, bo jeszcze cancel mnie dzisiaj czeka. Także dzisiaj tylko Lidl, jakieś frytki, jakąś rybę, zobaczę, co tam dają i zmykam do cancelu. Thank you.
wróciłam, już nie nagrywałam tego. Wstajałam się najgorzej wnieść te siatki. Na szczęście Misiek zawsze mi kupi napoje i jest okej. Dostałam takich jakiś krost od... Nie wiem, czy nie od tej maseczki, od czego. Dobra, przychodzę do zakupów, żeby ten vlog nie trwał wieki. Chrupki w Islandzie, 2,5 funta. Tu jest Lidl. Picie do szkoły. Chlebuś. Jak to jest? Cykoria? Jakoś tak. Dobra. Także to. Dwa mleczka. Energy drinki. Taki. Odejdź. Dzisiaj nie mam ochoty się z tą szarpać. Batony do szkoły. Dwa ogórki. Seler. Ziemniaki normalne, bo jeszcze młode mam. A mi się nie chce tego skrobać, ręce bolą. Dwa kiwi do soków potrzebuję. Oczywiście na stickersy będzie więcej. Dwa kupione. Reszta dodana. Ananas jeden na sok. Pytałam, nie było u nas tej drugiej gazetki. Także nie wiem. Były tylko te reklamowe, a słyszałam, że w drugiej są kupony, a u nas nie było. Nie było też spodenek jeszcze, nie wciągnęli towaru. Dwie paczki chrupek. Tutaj te stickersy. W Lidlu zapłaciłam dzisiaj 19,49. Mąka, bo jakieś naleśniki, jakieś ciasto. Jarmuż, tak? Tak. Na sok. Koncentrat pomidorowy. Kurczaki na rosół na niedzielę. Rzodkiewka. Frytki do piekarnika dzisiaj na obiad. I jeszcze zobaczcie stickersy dla małego za zakupy i dwa kupione. Jedzenie dla psa, który się już tutaj uwalił, bo przecież nie może się odsunąć. Zawsze tylko wszystko wąchasz, tak? Stęskniłeś się. No dziękuję, łapeczko. Ojejciu, jaki ty kochany. Za Pancią się stęsknił. O, dziękuję. Tak pięknie, pięknie, pięknie. Za Pancią się stęsknił. A oj, jeszcze jeden. Jeszcze jedna łapka. Och, tak, 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 tak. Och, teraz czas cię pomiziać, tak? Miziu, 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 miziu. Okej, okay, idziemy dalej. Magnum Caramel. I następna siatka pusta. I jeszcze jedna została. Ale czekaj, Blakuś. I to było z Islanda i z Savera. Ile zapłaciłam? 15,93. Tak? Tak. Dobra. I tam kupiłam jabłuszka. Jedne zielone, jedne normalne. Cytrynki. Kawę. Widzicie? Jest tutaj taka trzy w jednym. I tutaj jest ich aż 24 sztuki. Plaknife. Mandarynki. Bo już nie ma. Śmietana. Czekolada. Dawno nie kupowałam. Kto mnie ogląda, ten wie. Dzisiaj talarki rybne. Blakuś. Lody. Russell lubi. Wszyscy lubimy lody. Także następne lody. Serio. Oczywiście takie dla mnie solo islandowe. Zobaczymy, czy podobne do Solero. I jeszcze kawa Nescafe dla misia. Dobra, lecimy z koksem. Jeszcze Saver. Kupiłam sobie płatki kosmetyczne na próbę. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Zdradziłam Lidla i kupiłam inne.
na spróbowanie, na wypróbowanie. Nie będę tego jeść, nie będę próbować. Słuchajcie, tutaj taka dwufazowa woda do płukania jamy ustnej. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Też mam pierwszy raz. Kupiłam sobie nową maseczkę. Oczywiście, oczywiście recenzja będzie u mnie na kanale. Znaczy test może bardziej. Po prostu będę używać. Misiu mówił, że kończy mu się kulka pod pachę, więc kupiłam mu dzisiaj z Linksa. Także zobaczymy, jak się sprawdza u niego. Do płukania jamy ustnej La Racella Plain. Później tutaj takie do czyszczenia tych zaskórników czarnych wągrów. Dla misia, on wiecie, dużo skórzy ma do czynienia i no po prostu musi dbać bardziej o cerę, bo brzydko to wygląda, więc nawet słuchajcie, zrobiłam ostatnio gafę i kupiłam wtedy odżywkę, później dokupiłam szampon inny, teraz kupiłam ten, musiałam po prostu tak zrobić i to wszystko, moi drodzy, to wszystko, do zobaczenia później, robaczki. Kochani, jestem w trakcie prasowania. Jest idealna pogoda do prasowania dla mnie, według mnie. Przebrałam tylko bluzkę, zostałam w tej samej, w tych samych spodniach. Zobaczcie, nie poprawiałam ust, świetnie się trzymam. Moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajna ta pomadka. Chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, a w sumie to pokazać. Wczoraj byłam na przecenach w Waździe. I udało mi się kupić, zobaczcie, udało mi się kupić formę do pieczenia mięsa albo warzyw, albo cokolwiek. Ja sobie będę nawet ciasto piekła. Moje blachy już wołały o pomstwę do nieba. I słuchajcie, z 3 funtów na funta kupiłam 2 i 1 dla mojej mamy. Także to sobie zakupiłam. Au, 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 au. O, nie wiem jak to stało, mi się ktoś stawia. O, dobra, żeby komuś się nie zwaliła na łeb. I co sobie jeszcze kupiłam? A, i kupiłam sobie za 10 pi, za 10 pensów. O, jest, taki różowy, mały cezak, tak? Cezak do, jak to się nazywa? Do parzenia herbaty, 10 pensów. Nie mam żadnego, więc taki fantastyczny, jak znalazł. Kochani, idę dalej prasować i dalej sprzątać. Odezwę się do Was później, prawdopodobnie przy obiedzie i to będzie już ostatnie połączenie, ale nie wiem, może jeszcze coś wymodzę. Zachciewajka. Do zobaczenia później. Kochani, przychodzę do Was jeszcze się z Wami pożegnać, bo nie zrobiłam tego wcześniej. Trochę poprasowałam, jak widzicie, jaki mało mi się. Widać to od razu, wyglądam jak ruska banieczka. O, tutaj jadłam, brodę mam spoconą. Kochani, dziękuję Wam ślicznie za uwagę, za to, że jesteście ze mną. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam wspaniałego weekendu, słonecznej pogody i dużo, dużo uśmiechu. Jeszcze dziękuję za nowe subskrypcje, bo widziałam, że tam parę osób doszło, także witam Was bardzo i czujcie się jak u siebie. Buziaczki. Pa, pa.